Starcie Beniaminków w szóstej kolejce PKO BP Ekstraklasy na stadionie Krakowi Puszcza Niepołomice podejmuje łódzki klub sportowy, który do tej pory wszystkie trzy wyjazdowe mecze w tym sezonie przegrał. 22 minuta spotkania, pierwsza groźna akcja Puszczy Mroziński, mocny strzał, ale w środek bramki uderzył Piotr Mroziński i Aleksander Bobek poradził sobie z tym strzałem. A chwilę później zapolnik pada w polu karnym, mamy analizę VAR i doskonale widzimy, że Pirulo faulował, a więc sędzia Patryk Gryckiewicz dyktuje rzut karny dla Puszczy Niepołomice. Artur Kraciun czy Aleksander Bobek, jest gol, jest 1-0. Reprezentant Mołdawii strzela swojego pierwszego gola w barwach Puszczy i pierwszego w Ekstraklasie. Ekipa z Niepołomic obejmuje prowadzenie, a w końcówce pierwszej połowy może podwyższyć wynik. Doskonałe podanie Siemaszki do Jakuba Bartosza, ten jednak źle trafił w piłkę. ŁKS też ma jedną świetną sytuację jeszcze przed przerwą. Jakub Letniowski głową, no i Konrad Stępień wybija futbolówkę sprzed linii bramkowej. To już się fragmenty drugiej połowy. Piotr Głowacki odebrał piłkę, zagrał do Adriana Małochowskiego, ten do Kaja Tejana i mamy remis, ależ wymarzony początek drugiej połowy. Piękna akcja ŁKS-u, rozklepana obrona i pierwszy gol Holendra, Kaja Tejana w Ekstraklasie i w ŁKS-ie. No ale chwilę później ten, który asystował przy golu, dostaje czerwoną kartkę. Adrian Małachowski opuszcza boisko i od 56 minuty Łodzianie grają w dziesiątkę. A Puszcza to wykorzystuje. Mateusz Cholewiak trafia do siatki. Fantastyczna akcja. Asysta Roka Kidricza. Wcześniej przy tym podaniu od Mesanowicza do Kidricza sprawdzaliśmy, czy nie było spalonego. Nie było. Gol uznany. Trener Tomasz Tułacz cieszy się z prowadzenia Puszczy 2-1. ŁKS mimo osłabienia walczy do końca. Jeszcze w boczną siatkę trafia Anton Fazę, ale ostatecznie to Puszcza Niepołomice wygrywa z ŁKS-em 2-1 i ekipa z Niepołomic wyprzedza Łodzian w tabeli. Subskrybuj, bądź na bieżąco i nie przegap najważniejszych momentów sezonu.